Tak dziś wyglądają osiedlowe śmietniki pośrodku bloków przy Deptaku. Zaledwie tydzień temu było tu tak. Centrum miasta i... Panie, jeju, jest gorzej jak źle. To przecież to nawet nie idzie wejść do śmietnika. Jest kupa śmieci porozwalane po tym śmietniku dookoła i no aż obrzydlistwo bierze. Psy się wałęsają, rozpruwają te torby. Za wywóz nieczystości odpowiedzialna jest firma Altwater, która jest podwykonawcą dla firmy Eneris. Jak podkreślają jej przedstawiciele, śmieci wywożone są zgodnie z harmonogramem. Wczoraj na przykład wywiezione zostały odpady papierowe, a we wtorek plastik. Utrzymanie czystości wokół Alten należy już do zarządców obiektu. Firma Altwater Piłach nie odpowiada za czystość Alten. To, za co odpowiadają nasi pracownicy, za to, żeby w momencie, kiedy ewentualnie część odpadów wyleci z pojemnika w chwili wysypu, żeby te odpady sprzątnąć. Jednak za czystość samych Alten pracownicy nie odpowiadają, za to odpowiadają wspólnoty mieszkaniowe. Trzy wspólnoty. Te same, które od wielu lat nie mogą porozumieć się chociażby w zakresie wytyczenia przebiegu dróg wewnętrznych czy utrzymania placu pośrodku. Czy zaczną teraz współpracować?